Warto by wrócić do takich fundamentów człowieka w koncepcji tej prawicowej. I tutaj jednym z aspektów tego człowieczeństwa jest jego wolna wola. Ciekawe, że w naszych ruchach patriotycznych, prawicowych czy narodowych jest bardzo mało akcentowany właśnie ten aspekt wolności. Mówiliśmy o tej kwestii religijnej czy obyczajowej, że powinna ona mieścić się w ramach tego szeroko pojętego ruchu narodowego, ale chciałem Cię prosić jeszcze o kilka słów na temat wolności gospodarczej i stosunku ruchu narodowego do tych spraw, ponieważ byłeś w Unii Polityki Realnej, która właśnie ten aspekt życia społecznego stawia sobie na jednym z pierwszych planów swojej działalności. Podkreślam, że musimy być orędownikiem ludzi, którzy chcą pracować, To jest pierwsza sprawa. Czyli zwykłych, uczciwych ludzi, którzy nie wyobrażają sobie swojego życia wiecznie na haju i w melanżu, tylko tu i teraz. Się kupuje jedzenie, wychowuje dzieci, spędza czas ze znajomymi i tak dalej. W świecie realnym. No jeżeli okazuje się, że system, który miał ludziom dać pracę, padł bezpowrotnie i to się nigdzie już nie sprawdza i nie sprawdziło, no to jest, nie ma co poszukiwać tutaj. Trzeba dać ludziom możliwość pracy i zarabiania pieniędzy. Polakom jeszcze chce się pracować, a tymczasem co się dzieje? Żeby dostać dobrą pracę, trzeba się zapisać do jakiejś partii politycznej, to nie byle jakiej, i mało tego, czasem wiedzieć, w którym momencie się przepisać z jednej partii do drugiej. Bo tak z ulicy to się kariery nie zrobi. Dalej, zamknięto nam granice na wschodzie. Miało być otwarcie granic, a tymczasem między Białorusią a Polską i Ukrainą, a Polską, no mamy uszczelnienie granicy. Co praktycznie spowodowało upadek gospodarczy tych naszych dwóch województw podlaskich, no trzech, z ściany wschodniej, podlaskie, podkarpackie i lubelskie. Te targowiska przygraniczne, które kiedyś dawały chleb i pracę i zajęcie po obu stronach granicy i tak naprawdę budowały te więzi między narodami, tak potrzebne zwłaszcza nam, Polakom i naszym sąsiadom ze wschodu. Przecież jak my się nie dogadamy, to nas rozszarpią i ze wschodu i zachodu. My musimy razem tu teraz grać. Mamy te 5 minut, a tymczasem te więzi takie gospodarcze na tym najniższym poziomie, jak ja mówię, tego handlu cebulą, zostały zerwane. No, te kolejki tirów, te kolejne wizy, płatne wizy, oczekiwanie tygodniami na wizę. No, czym to zaowocowało? No, że fajki z przemytu ukraińskie to i tak można wszędzie kupić. Tylko, że zajęła się tym mafia, a nie mafia. Drobni przedsiębiorcy. No, agencje towarzyskie są nadal pełne dziewczyn z Ukrainy. No i tylko świat przestępczy na tym zyskał. A ja, Marian Kowalski, jakiś kozaczuk z Ukrainy, nie możemy sobie pojechać o tako, tam powiedzmy, zahandlować rowerami czy czymkolwiek. No. Takie to jest otwarcie. Teraz w tym tygodniu liberalny rząd Platformy zakazał handlu ulicznego. Pod karą ogromnych grzywny. Tak, no i ja teraz idę na targowisko moje osiedlowe, które jeszcze 2 dni temu kipiało handlem, można było kupić wszystko, od fajnej srebrnej biżuterii artystycznej, po rękawiczki, warzywa, wszystko. No teraz tam paru smutnych ludzi stoi na targu i handluje tylko kartoflami. To jest liberalna gospodarka? To jest szansa na pracę? No nie, no wiadomo, że każdy, kto mógł wystawić sobie stragan na ulicy, no to jaką on stanowił konkurencję dla sklepów? No żadną. Kto chce kupić sobie ciuchy w przymierzalni, mieć gwarancję, móc zamienić, powybrzydzać i zapłacić drożej, szedł do sklepu. A kto potrzebował coś kupić tanio, no i ryzykował, że nie będzie miał gwarancji, że nie wymieni, tak, jak coś będzie. No jego sprawa, no jest ryzyko, jest zabawa. To jest element wolności przecież. No to liberalny rząd zabronił. A to była szansa na handel, na zarobienie pieniędzy dla ludzi najbiedniejszych, dla tych, którzy stawiają pierwszy krok w gospodarce. No bo handel jest najbardziej elementarnym, podstawową formą uprawiania gospodarki. No tak. I każdy to może robić. Odebrano nam. Czyli rozumiem, że będziesz orędownikiem w programie środowiska narodowego jak najbardziej liberalnej gospodarki. No i już jestem, bo ja chodząc po targowisku, gdzie mnie ludzie znają, no to już mówią, no panie, co to zrobili, jakżeście głosowali? No, teraz to my do was, mówię, no teraz. Dobrze, tylko wiecie, teraz to wy do nas, tylko to można było załatwić całkiem bez bólu, trochę wcześniej.
No ale zobacz, PiS się podzielił na dwie jakieś takie, znaczy na nową frakcję, ale jeśli chodzi o zagadnienia gospodarcze, to tutaj dalej panuje raczej taki etatyzm, czyli jakaś odmiana socjalizmu. Tu Ziobro od Kaczyńskiego nie różnią się wiele w programie gospodarczym. Czy nie uważasz, że powinna tutaj gdzieś powstać jakaś kolejna frakcja w PiS-ie, czy w ogóle w środowisku tym patriotycznym, która wyraźnie postawi na wolność gospodarczą, bo inaczej większość młodych ludzi będzie podbierał nam palikot i temu podobni. Pewnie tak. Ja niespecjalnie czuję się, że tak powiem, orędownikiem PiS-u jednej, drugiej czy trzeciej frakcji, bo ja do PiS-u przecież robiliśmy wiele gestów, żeby się jakoś tutaj z nimi wspólnie działać. Nic z tego nie wyszło. No trudno, jak się nie buduje partii od dołu, no to się nie zna problemów zwykłych ludzi. No ja prowadziłem działalność gospodarczą przez kilkanaście lat, moi rodzice wcześniej. Dla mnie tacy ludzie, którzy handlują na targach, czy mają warsztaty jakieś usługowe, to jest moje naturalne środowisko. Prawda? Ich rozumiem, czuję i wiem, że pieniądze nie biorą się z drukarni, tylko z handlu kartoflami na targu. Tam się tworzy te fundamenty gospodarcze. Jak się to odcina, no to zabraknie i w bankach pieniędzy. No ale tymczasem nasza klasa polityczna, to są, ja powiem tak, kim trzeba być, żeby wejść do świata polityki? Bo niejednokrotnie sam się stykałem z czymś takim. Moi ludzie mówią, no tak, pan tu dobrze mówi i tak dalej, kim pan jest? No ja mówię, no trenerem sportowym. No nie, no wie pan, no, to trzeba jakiegoś profesora. Ja mówię, no dobra, profesora. Lekarz może być? No może, lekarz może być. No ale jakiej specjalności? No mówię, proktolog może być? Ten się zna na życiu? No, nie wiem, o co chodzi w ogóle. No, poszli do domu, zajrzeli w encyklopedię. No takie bzdury. No, tak. To w Stanach Zjednoczonych nie ma szans na karierę w polityce. Już nie mówię karierę na bycie prezydentem, ale na stanowisko gubernatora, czy senatora, czy kongresmena. Ktoś, kogo nie znają ludzie, kto tam coś zrobił, własna firma, daje ludziom pracę, rozwiązuje problemy lokalne. No, u nas to wystarczy pokazać się z liderem, przyjechać z Warszawy i tutaj, proszę bardzo, tutaj to jest wasz lider i macie go słuchać. Nie, to nie jest demokratyczne, ja mówię. My nie żyjemy w państwie demokratycznym. Państwo, w którym do niedawna czterech liderów partii politycznych ustawiało te listy wyborcze swoje, przecież to doły nie budują list wyborczych. Lider musi zatwierdzić. No to niech sam lider układa, po to się bawić w te chocki klocki. No wielokrotnie mówiliśmy, że no, idealnym pomysłem byłoby uczynienie prawyborów na prawej stronie sceny politycznej i wyłanienia oddolnie najbardziej popularnych, sprawdzonych tu na dole kandydatów. Ale jakoś zdrowy pomysł nie może się do Warszawy przedostać. Oczywiście wszyscy od prawa do lewa zgodnie ten pomysł odrzucili. No zresztą kiedy się zaczęły problemy pana Ziobry, gdy po wyborach zaproponował, żeby szefów regionów wybierano od dołu, a nie mianowano przez Warszawę. Bardzo słusznie zaproponował, ale od razu tutaj te stare pisowskie, ten dwór, jak ja mówię, wokół Kaczyńskiego, już na Ziobrę się rzucił, no bo jak to, przecież oni tych baronów swoich, którzy tak naprawdę w koalicji z Platformą siedzą na dole i razem się rządzą, tu nie ma mówienia, że tam ktoś aresztuje autostradę, albo zatknie na gruzach biało-czerwoną flagę, albo że biała flaga, tu nie, oni tu razem sobie siedzą i nikomu złego, nic złego nie robi.